Tak, rozdajecie i... Wygnańcy stron rodziny, może już nie ujrzę kwiatów, ale saćmy je dla innych, szczęśli przemu saćmy światu. Ale saćmy je dla innych, szczęśli przemu saćmy światu. Jakże los nasz piękny wzniosły, gdzie idziemy, ciernie błogi, gdzieśmy przeszli, róże wzrosły, więc nie schodźmy z naszej drogi. Gdzieśmy przeszli, róże wzrosły, więc nie schodźmy z naszej drogi. Albo na głos wspomnimy tych, którzy by tu być chcieli, a nie przyszli. Za Marcina Gogolskiego. Jak nie te strzelectwo. Andrzej Janowski Soda, który to stworzył. Pawła Strzeleckiego, który jest to. Ulka Daroszewska. Ewa Prokopiuk w Stanach. Kasia Naimska. Za Ani i Basi Bajer. Są w komisjach wyborczych i są mężami zaufania. Nie mogli. Ale komu Za Grzesia Cieślika. Za Grzesia Głaska, którego tu mieli. Za starego Kraszewskiego. Za Krzysia Zielińskiego. Za Maćka Szymaniaka. Za Gosię Dewu. Za Monikę Machlej. Za Eda Adamo. Spuszczono ciało owinięte w płótno, dzwon okrętowy wybił razy cztery. Gdzie się podziałeś, marynarzu Donie? Gdzie się podziałeś do jasnej cholery? Pukaliśmy wszyscy, żegnając się bracie, i Billy Strawers, i gruby Olsen, i Wesley Ballentine, dobrzy kamraci, i Buternoga, stary Trump. Drodzy, przychodzi taki moment, że trzeba wygłosić gawędę w czasie takiego spotkania. Te nasze gawędy, które dobrze pamiętamy,
odbywały się trochę w wygodniejszych warunkach. Na środku płonęło ognisko, albo był kominek, siedzieliśmy dookoła. Ta komenda jest trochę bardziej prowizoryczna. Ale stoimy przy krzyżu Traugutta i chcemy, poza tym, że dzielimy się teraz radością spotkań, czasami po latach, czasami się rozpoznajemy, czasami dopiero po chwili. Poza tym chcemy rozpoznać naszego patrona. Tego, który nas kiedyś związał także tą braterską, harcerską przygodą. Patroni dzielą się na takie trzy kategorie. Są patroni niegodni, takich, których nam kiedyś narzucano, takich, których się czuło jak nacisk buta na kark. Niektórzy dobrze pamiętają takich patronów, których nam narzucano. Są patroni drugiej kategorii, karłowaci, takich, których życie trzeba koniecznie objaśnić, żeby coś z niego wycisnąć, żeby poczuć się dobrze w towarzystwie takiego patrona. I w końcu można powiedzieć, że to my tego patrona ratujemy, wydobywamy na jakiś poziom, na piedestał. I są w końcu ci patroni prawdziwi. Ci patroni, którzy z pewnej wysokości na nas patrzą i którzy w związku z tym uwierają, są niewygodni, ale też i pociągają w górę. Romuald Traugut to jest ten prawdziwy patron. Pytanie tylko, jak go pamiętamy i czy rzeczywiście w całej prawdziwości. Jaka sylwetka tego patrona pozostaje w naszej wyobraźni, gdy o nim myślimy? Pamiętacie może Mikołaj Berg w zapiskach o powstaniu polskim, w słynnym opisie egzekucji, mówi, że Traugut wyróżniał się ze wszystkich ogromnym spokojem, że do ostatniego momentu rozmawiał z towarzyszącym mu kapłanem. Berg podejrzewał, że nie tylko w sprawach duchowych. Że w momencie, w którym miała nastąpić jego egzekucja, złożył ręce, wzniósł spojrzenie do nieba i w tej pozie, mówi Berg, pozostał w momencie, gdy go już powieszono. To piękna poza, ona bardzo wiele mówi o tym człowieku. Ten spokój i również jego mowa ciała, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Ale to również może być wycinanka. To również może być taki obrazek, który sobie gdzieś tam w wyobraźni zawiesiliśmy na ścianie i niewiele nam mówi o człowieku. Więc może w tym dniu dzisiaj pamiętajmy o człowieku, który był człowiekiem wielowymiarowym. O powstańcu, który, jak mówił, nikomu powstania nie doradzał. O powstańcu, który do powstania przystąpił wtedy, gdy zobaczył, że inni ludzie kładą tam swoje życie, swoją majętność, swoją służbę i pomyślał, że w takiej sytuacji i on nie może stać z boku. To się nazywa solidarność narodowa. Nawet wtedy, gdy mamy inne stanowisko, inny pogląd, w momencie, gdy nasza wspólnota jest w ogniu, to my nie mamy prawa pozostać z boku. To jest Traugut. Ale Traugut to jest także człowiek, który jest tym całym bagażem doskonałego doświadczenia, oficera, dobrze przygotowanego oficera. Chciał przekształcić powstanie w regularną wojnę i armię powstańczą, partię powstańczą w regularną armię powstańczą. Jego listy, rozkazy, odezwy, to są odezwy człowieka niesamowicie trzeźwego, rozsądnie myślącego. Cały czas pewnie mającego w tyle głowy przekonanie, że ta armia, która stoi naprzeciwko, jest zbyt duża, żebyśmy ją pokonali. Niemniej jednak naszym obowiązkiem, jeśli walka trwa, jest być w tej akcji, w całym zaangażowaniu. A więc człowiek łączący kompetencje, spokój, rozsądek z ogromnym gorącem własnego zaangażowania. To jest Traugut. Traugut to jest również człowiek, który pracę konspiracyjną, wymagającą czasami no właśnie poświęcenia w całości, połączył z nieustanną i nieprzerwaną tkliwością i pamięcią o swoich najbliższych. To dobry mąż, dobry ojciec, opiekun do ostatnich chwil swoich dzieci, piszący w swoich listach, w ostatnim liście o wychowaniu swoich dzieci. Człowiek, który pozostał, jakby to powiedzieć, w tych dwóch wymiarach równocześnie, prywatności i służby publicznej, tym samym człowiekiem. I w końcu Traugut to jest także ten człowiek, który tak mocno będąc w sprawach swojej ojczyzny, naszej ojczyzny,
w sprawach swoich ludzi, swojej wspólnoty. A znał również dobro, które wszystkie te dobra ziemskie przekracza. To jest to spojrzenie, które pozostało po nim w tym ostatnim obrazie u Berga. Spojrzenie, które przenika wszystkie sprawy poza sprawy tego świata. To jest prawda. Dobrze, żeby, choć to bardzo trudne, żeby uchwycić tego człowieka naraz w tej całej łączności różnych jego wymiarów. I taka powinna być też nasza pamięć o nim. Pamiętacie, nosiliśmy, a niektórzy tu noszą nadal czarne chusty. I ja pamiętam bardzo dobrze, jak w latach 80., po 81 roku zatrzymywano nas czasami gdzieś w kraju i pytano nas z cichcem, czy te czarne chusty to jest może w związku ze stanem wojennym, żałoba w związku ze stanem wojennym. A my dumnie odpowiadaliśmy, że może i owszem też, bo te dzieje są jednością, ale to jest żałoba po powstaniu styczniowym, żałoba po Romualdzie Traugutcie. To jest dobra pamięć, tak również trzeba pamiętać swoje dzieje. Ale pamiętajcie i pamiętajmy razem, że tu kiedyś, gdy wieszano naszego patrona, Romualda Traugutta, to jednym z ostatnich gestów, który po nim pozostał, było zdjęcie niepotrzebnych już mu okularów, rzucenie ich na bok. Te okulary zostały podjęte, przekazywane, mają swoją historię, jak delikatny szczegół po naszym patronie, który przechodził przez ręce ludzkie, jako pamiątka po nim. Nie wszyscy jesteśmy okularnikami, na szczęście nie wszyscy nimi musimy być. Ale dobrze, żeby poza tą czarną chustą, żebyśmy czasami wkładali okulary Romualda Traugutta i w nich starali się jego oczami popatrzeć na Polskę, na siebie, na swoich bliskich, na wszystko to, czemu również nasz patron starał się poświęcić swoje życie. I czuwajcie. Jak wiadomo, kwiaty usychają, więc to nie jest trwała forma upamiętnienia. Dlatego zdecydowaliśmy się też jakoś zostawić taki bardziej trwały ślad i postanowiliśmy wmurować tutaj pamiątkową tablicę naszego jubileuszu i właśnie upamiętnienia Romualda Traugutta o treści pierwsza warszawska drużyna harcerska imienia Romualda Traugutta Czarna Jedynka w hołdzie swojemu patronowi. I pracę nad tą tablicą są już dosyć zaawansowane. Mamy już przynajmniej połowę, a nawet i więcej potrzebnych zezwoleń, więc jeszcze, więc na pewno do końca roku się uwiniemy. I teraz chciałbym poprosić w kolejności chronologicznej byłych komendantów o zabranie głosu. Jeżeli w kolejności chronologicznej, to chyba jestem tutaj obok. Raz z moim kolegą Jerzym Kijowskim jesteśmy najstarsi. My byliśmy komendantami drużynowymi w jedynce w latach 1962, ja do 66, Jurek trochę dłużej. Zresztą w tych latach się wymieniliśmy działalnością. To był taki dość szczególny okres w życiu drużyny. Obaj byliśmy w drużynie w latach 1957, kiedy zostało reaktywowane harcerstwo i harcerstwo jedynka została reaktywowana w Rejtanie przez trzy osoby. Andrzeja Janowskiego, Janusza Angudowicza i Stanisława Zawadzkiego, który był nauczycielem w szkole. Wtedy to był entuzjazm, że wraca harcerstwo, tak jak przed wojną, jak kiedyś. To harcerstwo, w tym harcerstwie byliśmy do matury, do roku 60, a właściwie nawet do 61 roku, bo w ostatnim roku prowadziliśmy drużynę. W większym gronie, nie tylko nas dwóch. Tylko, że po 60 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Skończyła się odwilż, która rozpoczęła się w roku 56. Zaczęły się coraz większe naciski i
zaczęły się też naciski na harcerstwo, na Związek Harcerstwa Polskiego. Stare metody harcerskie były likwidowane, a wprowadzono tak zwaną metodę walterowską Jacka Kuronia. Nam to zupełnie nie odpowiadało. Doszliśmy do wniosku, że w tych warunkach drużyny prowadzić się nie da. Lepiej, żeby jej nie było, i rozwiązaliśmy drużyny. To był koniec 61 roku chyba. Ale po mniej więcej roku spotkaliśmy się z Jurkiem Kijowskim i doszliśmy do wniosku, że można prowadzić drużynę. Postanowiliśmy ją reaktywować. Reaktywowaliśmy i istniała dość długo. Oddaję głos teraz. Ja też zapisywałem się do jedynki jako 13-letni chłopiec na przełomie 56 i 7 roku, a w 62 roku razem z Markiem reaktywowaliśmy tę drużynę w porozumieniu i przede wszystkim pod skrzydłami Andrzeja Janowskiego. Bardzo żałuję, że jego dzisiaj tutaj nie ma, ponieważ jego osobowość wycisnęła zasadnicze piętno na tym, co jak drużyna wyglądała w dalszych latach. Myślę, że bardzo, bardzo długo, również po tym, jak ja przestałem, w 73 roku przestałem być instruktorem jedynym. Muszę wam powiedzieć, że przez... po pierwsze chciałem powiedzieć, że jedynka to była wielka rzecz. To była naprawdę wielka rzecz i stąd moja trema. Ale gdyśmy ją tak prowadzili, to mieliśmy bardzo wiele rozmaitych wątpliwości i tak regularnie raz na kwartał przeżywaliśmy jakieś kryzysy. Wtedyśmy się zbierali i prowadzili nocne rodaków rozmowy. No bo tak, bardzo nam było miło, gdyśmy uprawiali jakieś puszczaństwo, organizowaliśmy jakieś wspaniałe biegi na stopień, to na ćwika, to na jakiegoś jeszcze innego harcerza orlego. Ale ciągleśmy się doszukiwali jakiegoś głębszego sensu. Czy z tego, co robimy, wynika coś ważnego? Czy nie jest to tylko zabawa dla chłopców, a potem i dla dziewczyn? Ponieważ od 64 roku rejtan przestał być szkołą męską i natychmiast zatroszczyliśmy się o to, żeby powstała również gałąź żeńska drużyny. Może tutaj warto, żebym wspomniał nazwisko pierwszej drużynowej i organizatorki drużyny żeńskiej, którą była Basia Wołowiec. Otóż z tych naszych nocnych Polaków rozmów wynikało ciągle i niezmiennie to, że te nasze zabawy mają sens jedynie wtedy, jeśli będzie w tym jakiś element służby. Że musimy starać się o to, żeby praca harcerska nie była tylko dla nas, ale żeby była również dla kogoś innego. A drugi taki element, który ciągle nam wychodził w czasie naszych rozmów, to było coś takiego. Przypominam, że byliśmy pod władzą monopartii, która w swoim hymnie śpiewała, że Związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Wtedy już byliśmy na tyle świadomi, że wiedzieliśmy, że to jest bardzo anachroniczne hasło. Że nowoczesne społeczeństwo musi być wielowymiarowe, musi być pluralistyczne. I nigdyśmy nie marzyli o tym, że Związek nasz bratni ogarnie ludzki ród, a myśleliśmy o tym, jak właśnie znaleźć się, jak umieć rozmawiać z ludźmi innych przekonań, którzy kultywują inne wartości. I myślę, że to jest główna wartość, którąśmy w jedynce wypracowali i z tego jestem bardzo dumny. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Wojtek Onyszkiewicz, byłem w drużynie
wykopał w czasach, kiedy prowadzili ją Marek i Jurek. I w czasie, kiedy przejęli ją potem Janek Kijewski i Michał Kulesza, których tutaj nie ma. Ale chcę wam powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze o sobie. Ja się znalazłem w czarnej jedynce na zasadzie czystego kumoterstwa jako znajomy Jurka Kijewskiego na obozie wędrownym, wspaniałym obozie wędrownym w Górach Świętokrzyskich, który prowadził Marek Barański. I to był najważniejszy moment w moim życiu. Wszystko, co robiłem potem przez całe życie, wynikło z tego, że znalazłem się na tym obozie. Moje życie od tego momentu zaczęło być bardzo intensywne i mocne i wspaniałe na obozach i takie sobie poza tym. Mimo, że byłem w najlepszym wtedy w Warszawie liceum Rejtana, tak naprawdę poznawałem świat i Polskę poprzez obozy i biwaki na jedynce. Najważniejsi dla mnie ludzie w życiu, których wielu jest tutaj, to moi znajomi z czarnej jedynki. A największym w ogóle, nie wiem, no najszczęśliwszy byłem na świecie, jak mogłem zasłużyć na uznanie w oczach Marka, Jurka i Sony. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przez cały czas, jak byliśmy w tej czarnej jedynce, to mieliśmy taką świadomość, że strasznie dużo dostaliśmy i chcemy to oddać. Bardzo mocno przybierało to kształt właśnie takiego poczucia służby. Szukaliśmy pomysłu, sposobu, jak to zrobić. I to, że wielu z nas w jakiś tam sposób w tej dziedzinie się spełniło, miało szczęście zrobić coś, co było rzeczywiście ważne i dobre, zawdzięczamy człowiekowi, który w tej czarnej jedynce był bardzo krótko, przez pół roku, za to współtworzył taki bardzo ważny klub Gromada Włóczęgów dla absolwentów i dla różnych niepokornych ludzi w Warszawie i który zapoczątkował akcję pomocy robotnikom w Ursusie po 70. wydarzeniach w 76. roku i zaprosił do tej akcji Czarną Jedynkę. To znaczy zawdzięczamy to swoje spełnienie w służbie Antkowi Macierewiczowi, któremu chcę tutaj przy tej okazji podziękować. I trzecia rzecz. Czarną jedynkę za każdym razem kolejne pokolenia tworzyły no niejako od nowa. Zawsze, i to było bardzo ważne, w kontakcie z tymi, którzy byli wcześniej. Dla nas strasznie ważny był Soda, Marek, Jurek, rozmowy z nimi, bardzo dużo staraliśmy się od tego przejąć. Życzę wam, którzy budujecie teraz tą czarną jedynkę, żebyście zbudowali czarną jedynkę taką, jak ta, do której ja trafiłem. Ja, outsider z dwiema lewymi rękoma, którego życie do tego momentu, do kiedy trafiłem do czarnej jedynki, polegało na szczęściu uniknięcia kolejnej katastrofy. A od tego momentu, od momentu, kiedy znalazłem się w czarnej jedynce, było myśleniem o kolejnych wyzwaniach i takiej ogromnej radości, kiedy się tym wyzwaniom uda sprostać. Jerzy Wiśniewski, Wiśień. Ja zostałem komendantem szczepu, wcześniej będąc drużynowym Wikinga, jakoś tak chyba wiosną 76 roku. I kiedy słuchałem Jurka, jak mówił o tym, że oni przeżywali kryzys raz na kwartał, to myśmy od wydarzeń w Ursusie i Radomiu byli w permanentnym kryzysie. Ale równocześnie nie mieliśmy cienia wątpliwości, co jest służbą i co jest sensem naszego działania. Nie miałem poczucia, myślę, że nie tylko ja, ale ci wspaniali ludzie, z którymi wtedy razem pracowałem w drużynie, że los nas pięknie wzniosły. Ale jakby z dumą patrzymy na te kwiaty, które wzrosły. Dzięki. Jana Sobieska, drużynowa Kamen. Jakby dziwnie nie brzmiała ta nazwa, to powstała z bardzo logicznej nazwy Kameleon. Drużynowe zresztą Małgosia Borkowska, Dorota Szymańska stoją tam niżej. Dla mnie jedynka zawsze była miejscem, gdzie w oparciu o te same wartości można było w sposób bardzo różnorodny się rozwijać. Zresztą patrząc w tej chwili na drogę wybraną przez poszczególnych jedynaków, którzy to stoją, myślę, że dosyć wyraźnie to widać. To, co nas zawsze łączyło, to była duża wrażliwość społeczna. To była chęć przełożenia tego wszystkiego na czynienie dobra wokół nas, na własne otoczenie. Do tej pory, jak się spotyka jedynaków wśród wielu aktywnych akcjach społecznych i zawsze ta sama wrażliwość, kiedyś aktualna, jest nadal widoczna.
Jedynka pozwalała nam też szybciej wejść w życie społeczne, poznać pewne mechanizmy, szybciej być aktywnym, świadomym obywatelem. I chyba tego wam najbardziej w tej chwili życzę. Żeby znaleźć swoje wartości, żeby być im wiernym i żeby być aktywnym w życiu. Nazywam się Grażyna Banak, zwana Gagą. Byłam drużynową Leona B, który powstał swego czasu z połączenia Leona i Bradiaki. A następnie przez przypadek kompletny zostałam komendantką szczepu. Odbywało się takie spotkanie, podczas którego należało zdecydować, czy rozwiązujemy szczep. I drużyny będą, każda prowadziła działalność oddzielnie. Czy mimo wszystko nadal zdecydujemy się, że szczep jako jedność będzie istniał? Została przez drużynowych wybrana opcja, że nadal będzie szczep i ja z przypadku zostałam komendantką szczepu. Był to rok 78, byłam komendantką po takim panu przysłanym jako komisaryczny komendant po Jurku Wiśniewskim i byłam tą komendantką do roku 80. Po mnie komendantką została Renata Krzap, której tutaj nie ma. Z harcerstwa i z jedynki to, co zostało i myślę, że jest do dzisiaj, to są więzi między nami i takie dziwne połączenia, które niektórzy nazywają przyjaźnią, a niektórzy bardziej wyspecjalizowani technicznie networkiem, bo to taki XXI wiek mówienia. Dziękuję bardzo. Antek Kugulski, ja byłem komendantem w 81 roku, ale mniej o historii będzie, a więcej o marzeniach, bo to mi teraz najbardziej na sercu leży. Na pierwszej swojej zbiórce usłyszałem takie słowa z hymnu Szarych Szeregów: i będziemy gmach budować w harcerskim trudnym znoju, otworzę w nim podwoje dla prawdy i pokoju. Pamiętacie? Te słowa zostały we mnie głęboko, zapadły mi głęboko w serce. Wyśpiewali je ludzie, którzy w bardzo trudnym czasie, w godzinie próby, mieli piękne marzenia o Polsce i swym życiem je pięknie realizowali. Ja teraz jako lekarz mam szczęście towarzyszyć tym nielicznym, którzy przetrwali w ich chorobach i w ich umieraniu. My działaliśmy w latach 70. i 70. i nam też napęd dawały marzenia o lepszej Polsce. Brzydziliśmy się sowieckimi korzeniami PRL-u, konformizmem i wszechobecnym kłamstwem. Chcieliśmy to po prostu zmienić. I po części chyba się udało. Jedynka miała ogromny wpływ i na tworzenie opozycji lat 70. i na przełom roku 80. i potem budowanie wolnego państwa. Nas tutaj z różnych lat wywodzących się też łączą marzenia, ale przede wszystkim co łączy? Piękne, choć wymagające przeżywanie młodości w harcerstwie. I pozostały przyjaźni, wiele wspaniałych małżeństw, łączą nas wspólne pasje, wielu działa aktywnie społecznie, a większość z nas pełni swoją służbę po prostu swą postawą, swą pracą zawodową i wychowaniem dzieci. I to jest naprawdę wielkie i piękne. I to jest moim zdaniem te budowanie gmachu, a w nim miejsca dla prawdy i pokoju. Cieszmy się z tego, co jest. Niestety większość z nas ma poczucie niespełnionych nadziei. Nie tak sobie wyobrażaliśmy tę wolną Polskę. Za dużo tu prywaty, niesprawiedliwości, zniechęcenia, zobojętnienia dla spraw ogólnych. Czyli to, co było nam tak drogie w jedynce. Ja myślę, że jeżeli nasze starania, takie osobiste, nasze marzenia, osobiste, rodzinne, spleciemy z myślą o Polsce, o kraju, to będziemy i szczęśliwsi, i pewniejsi o
naszą przyszłość i ten skarb, w którym jest sensownie przeżyte życie, zachowany. Tak więc miejmy nadzieję i czuwajmy, druhowie, czuwajmy. Nazywam się Lech Żurkowski, nie byłem strzepowym. Chciałem tylko przypomnieć nazwisko Piotra Naimskiego, którego tu dzisiaj nie ma, który był jedną z bardzo istotnych osób w jedynce. I dwie sprawy. Jedynka dała mi to, że jak jest ciężko i o czymś marzę, to nauczyłem mnie tego, że trzeba myśleć, że powinno się udać. A druga rzecz, że się nie wrzuca papierków do mnizga. Chciałem przypomnieć, że 40 lat temu, prawie równo 40 lat temu, w tym samym miejscu obchodziliśmy 60-lecie drużyny. Chciałem powiedzieć, że mam bardzo wiele zdjęć z tamtych uroczystości. Może mi się uda kiedyś je zdigitalizować i rozpowszechnić, ale w każdym razie mam bardzo wiele zdjęć. Leszku, bardzo ci dziękuję za to, żeś powiedział, bo ja właśnie im mówiłem, że chłopaki, jak coś sobie naprawdę wymarzycie i naprawdę będziecie chcieli, to wam się na pewno uda. Piotr Łysoń, ja trafiłem do Czarnej Jedynki w okresie komuny za pierwszej Solidarności i całe moje 10 lat czynnej działalności w Jedynce było w większości w okresie komuny. Ma to bardzo istotne znaczenie, bo wtedy o Polsce można było marzyć, nie można jej było mieć. Teraz ją mamy, jest niedoskonała, ale sposób myślenia o niej ja zaczerpnąłem z Czarnej Jedynki i z harcerstwa. To jak dziś myślę o Polsce, to jak dziś staram się swoją cegiełkę dołożyć do tego, żeby Polska była lepsza w różnych wymiarach, ma swoje korzenie w harcerstwie. I w tym okresie prowadzenia drużyny, tu wspomnę moich przedmówców, Antka Gugulskiego, który był moim drużynowym, księdza Andrzeja Pafeltowskiego, którego tu widzicie. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich drużynowych moich. I to, że potem dane mi było być komendantem szczepu w latach 1986-87, a potem ponownie drużynowym i przejść z drużyną do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, to zawdzięczam pewnemu sposobowi myślenia. Temu, że na początku lat 80. miałem możliwość złożenia przyrzeczenia harcerskiego takiego jak przed wojną. W okresie komuny mogliśmy złożyć przedwojenne przyrzeczenie harcerskie. Temu, że mogliśmy wzrastać w świecie wartości, i temu, że czasem trzeba było bardzo się wysilić, żeby 8 kilometrów na piechotę, w szyku, pójść w mundurach do kościoła, w momencie, kiedy niektórzy patrzyli na to bardzo krzywo. I zawdzięczam Czarnej Jedynce też to, że uwrażliwiła mnie, tak jak wiele tutaj obecnych osób, na sprawy społeczne. Na to, żeby widzieć wspólnotę, a nie tylko czubek własnego nosa. I na to, żeby tam, gdzie to jest możliwe, przyczynić się do rozwiązywania ważnych dla Polski problemów. I życzę współczesnej Czarnej Jedynce, żeby też takie nastawienie silnie związane z problemami społecznymi zachowało. Dziękuję. Witam wszystkich. Ja się nazywam Tomek Gutowski i mój okres działalności aktywnej w Jedynce to lata 80. Między 87 a 89 byłem komendantem szczepu. Trudno jest dodać coś więcej po tak wspaniałych przedmówcach. Nie? Także chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej aspekcie, która dla mnie jest też bardzo, bardzo ważna. Mianowicie to była wielka przygoda i przyjaźń życia. Ta przyjaźń życia, która jest widoczna tu teraz. To są ci ludzie, z którymi w latach 80. jeździłem na obozy i od tego czasu przez kolejne 20-25 lat jeździmy na obozy, bo co roku jeździmy razem z naszymi dziećmi. Co roku spotykamy się w mniejszym lub większym gronie pod krzyżem Jerzyków na Święcie Pamięci. I co roku w jaki sposób ta część Jedynki, którą moi wspaniali poprzednicy tutaj wskazywali, w jaki sposób kultywujemy. W związku z tym ta
niesamowite, nierozerwalne przyjaźnie. I są to ludzie, których naprawdę zawsze, zawsze można polegać. Nie tylko dla nas, ale i dla innych. Chciałbym życzyć też obecnym harcerzom, żeby te przyjaźnie, które zawierają teraz, które mają okazję zawrzeć, mając tak wspaniałe grono tutaj, przetrwały przez lata, tak jak przetrwały moje przyjaźnie z lat 80. Dziękuję bardzo. Ja chcę bardzo podziękować moim przedmówcom, bo to jest dla nas bardzo inspirujące móc usłyszeć to wszystko. Ja dzisiaj dodam tylko taką małą anegdotkę, że jak poszedłem zaprosić Andrzeja Noskiego na właśnie tutaj na obchody, to z samego wręczenia zaproszenia skończyło się na 2,5-godzinnym spotkaniu, więc my staramy się, inspirujemy się i to jest dla nas bardzo ważne, żeby wymieniać się tymi doświadczeniami i w oparciu o nie budować dzisiejszą jedynkę. Może ja też przedstawię tą dzisiejszą jedynkę. Obecnie Szczep liczy 2 jednostki. Harcerze w ciemniejszych mundurach to jest drużyna młodsza harcerska działająca na Wilanowie. Harcerze w jaśniejszych mundurach to drużyna starsza harcerska, czyli taka, która skupia harcerzy właśnie od 3 klasy gimnazjum, tej dawnej 1 klasy liceum. I drużyna działająca przy Bejtanie. Dzięki uprzejmości dyrektora od 1,5 roku mam okazję właśnie działać przy Rejtanie. Mam tam harcówkę, w tym roku będziemy mogli korzystać z sali sportowej, przeprowadzamy nabory. W tym roku odbędzie się już drugi taki nabór i właśnie dlatego chciałbym panu dyrektorowi bardzo serdecznie podziękować za okazaną nam pomoc. I chciałbym jeszcze powiedzieć kilka takich uwag organizacyjnych. Słuchajcie, zrobię kilka rzeczy, jest dość ciemno, dlatego jest stary, że możliwie najostrzej był każdy tutaj fotografowany. I już przystępujemy do działania. Uwaga, zdjęcie! Lecisz z tej strony, zasłońcie się trochę, upustnijcie tam na dole. Fotograf Kalos! Uwaga, będzie zdjęcie! Naciskaj, biegnij! Widzicie mnie, że jest tu tutaj? Widzicie oczy? Nie widzimy. Moment, muszę jeszcze. Adam, a teraz ty jeszcze powinien dołączyć. Tak, to jest człowiek. Możesz samochód spalać. Nie widać. Ręcz bliższe. Jeszcze rzeczy Adam wyraża. Jerek, a co z tobą? Nie wiem, jak to nie mój aparat.